Cześć, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Tak już w życiu mam, że kiedyś coś robię to z pasją i całą sobą. I w pewnym momencie okazuje się, że pewnym osobom zaczyna to przeszkadzać. Zaczyna im przeszkadzać, że mnie wszędzie jest pełno. Zaczyna im przeszkadzać moja działalność. I co się wtedy okazuje? Bardzo często one przychodzą do mnie w dobrej intencji, takim z miłością. Chcą mnie powstrzymać. I one chyba nie mają nic złego na myśli. Ale co się dzieje? Opowiem Wam dwie sytuacje. Jedna sytuacja jest taka, że kiedy pracowałam w szkole, no to po prostu moja działalność mnie rozpierała. Robiłam kabaret, przedstawienia, spotykałam się z dzieciakami i było tego naprawdę dużo. I wtedy na rozmowę zawołały mnie dwie moje starsze koleżanki, które chciały mnie ostrzec, które chciały dobrze, ponieważ one mi powiedziały, żebym nie robiła tak dużo i że ja chcę coś ugrać w ten sposób i one mi radzą, żebym się uspokoiła i żebym przestała tyle robić. Później kilka lat zgłosił się do mnie mój przełożony, który powiedział, że jest mnie za dużo w mediach lokalnych i że to nie jest dobrze widziane, żeby na terenie gminy było tak dużo uskrzydlaczy. Wiecie co? I wtedy tak sobie pomyślałam. Wie kurczę, ale o co tu wszystko chodzi? Nie robię nikomu krzywdy. Robię swoje, robię dużo. I czemu taka sytuacja do mnie przychodzi? I dziś też podobna sytuacja miała miejsce w moim życiu. I ja sobie wyjaśniłam to w ten sposób. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy ludzie na całym świecie, nieważne co robią, czym się zajmują. I jeśli ktoś ma zaniżone poczucie własnej wartości, to co będzie robił? Będzie starał się ściągnąć mnie w dół i powstrzymać mnie i ściągnąć mnie do swojego poziomu. A jeśli ktoś ma wysokie poczucie własnej wartości, to zawsze będzie dmuchał nam w skrzydełka. Zawsze będzie mówił, leć, świetnie, dasz sobie radę. I myślę, że to jest klucz. Że jeśli ktoś przychodzi do mnie, żeby mnie trochę powstrzymać, ściągnąć w dół, no to co? No to jego poczucie wartości na pewno gdzieś jest zaniżone. Jestem ciekawa, czy ty też tak masz, ale u mnie to się dzieje tak, że to nie są osoby gdzieś tam mi dalekie, gdzieś takie, które nie znam, ponieważ tym się najmniej przejmujemy. Ale jeśli to są osoby właśnie, które są gdzieś tam nad tobą, są osobami też, na których ci zależy, są osobami, od których ty trochę zależysz, to wtedy to bardziej boli. Przynajmniej ja tak mam, chociaż racjonalnie staram to sobie wyjaśnić. Jestem ciekawa Waszego zdania. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.